Okej, wiem, że długo czekaliście, ale w końcu zaczynamy serię grillową. Od razu mówię, nie będzie tego zbyt dużo, bo ja się muszę do czegoś przyznać. Nie jestem grillowym ekspertem. Nie jestem żadnym grillmasterem. Na grillach mało robiłem steków. Bardzo mało. Na tyle mało, że w tym roku nawet nie chciałem robić tych filmów. Natomiast pod naporem waszych komentarzy, próśb, postanowiłem, że zrobię faktycznie chociaż kilka filmów o stekach z grilla. Będę się troszeczkę opierał na tym, co sam oglądałem. Na informacjach, które sam zdobyłem, na moim nikłym doświadczeniu. Ja robiłem wcześniej w restauracji na grillu steki, tylko to był grill elektryczny i tam ta moc tego grilla była cały czas taka sama, więc to nie było dokładnie jeden do jednego, jak mamy to w przypadku grilla gazowego i grilla na węgiel drzewny. A propos grilla na węgiel drzewny, to właśnie dzisiaj będziemy sobie robić na takim grillu steka. I doszedłem do wniosku, że kupię jakiś taki najprostszy grill, wiecie, żebyście wy też mogli zobaczyć, że niekoniecznie trzeba mieć jakiś świetny sprzęt, żeby zrobić bardzo dobrego steka. Więc kupiłem dosyć taniego grilla w Lidlu, przy okazji poprzedniego filmu, gdzie szukałem steków w Biedronce w Lidlu. I przed chwilą go złożyłem. I cóż, no zobaczcie, jak on wygląda. No, wielki nie jest. That's what she said. Jak widzieliście film z Joachimem, gdzie robiliśmy grilla takiego bardzo improwizowanego, no to tu nie będzie dużo lepiej, tak mi się wydaje. Nie uprzedzajmy faktów, rozpalamy go. Mamy steka z rozbefu. Zrobimy go, zobaczymy jak wyjdzie. Może go spieprzę, może wyjdzie super. No dobra, jedziemy z tym. Zobaczymy, co wyjdzie. Tak, żeby na chama? Nope. To jest amatorszczyzna. Nie no, kurde, jest jakiś sposób. Tak, że to się rozrywa ładnie. Czy może rozwiązać go trzeba? Ja to zaraz sobie sprawdzę, bo na pewno ktoś zrobił tutorial na YouTubie, jak to zrobić. Jak się dowiem, to będzie najbardziej merytoryczna część w ogóle filmu, jak pokażę, jak otwierać worek z węglem. I nie działa. Zrobił się chyba węzeł. O, z drugiej strony. No i tadam, macie otwartą torbę z węglem drzewnym. Popatrz jak tu jest ten, pokaż jak to jest skonstruowane. Żebyśmy mieli brykiet. Natomiast z węglem... Kurde. Plan był taki, aby rozpalić grilla na węglu drzewnym. Niestety okazało się, że węgiel, który mamy, jest za drobny na tą konstrukcję, dlatego finalnie użyłem brykietu. Do rozpalenia przydała się rękawica, w którą oczywiście możecie się zaopatrzyć w moim sklepie, ale zdecydowanie nie polecam jednak dotykać nią rozżarzonych do białości węgli, tak jak to widzicie na filmie. Wszystko nam spada. Mamy fenomenalny grill. Wydaje mi się, że jak nam na tym wyjdzie, to będzie dobrze. Dosyć trochę nam zajęło czasu, żeby go rozpalić. Nie jest idealny, ale słuchajcie, jedna z ważniejszych rzeczy to są dwie strefy, czyli chłodna i gorąca. To wam wszyscy będą mówić o tym. Natomiast przy takich stekach cienkich, jak mamy tutaj, to nie będzie miało tak dużego znaczenia, ale zobaczymy jeszcze. Dlaczego dwie strefy? Na jednej stronie będziemy obsmażać, będziemy budować crust, a na drugiej będziemy zostawiać sobie te steki, żeby one nam doszły, żeby nam się nie spaliły, ale jednak żeby powoli nabierały tej temperatury. Tu jest znacznie większa temperatura niż normalnie na patelni mamy, więc jeżeli byśmy robili tylko i wyłącznie tutaj, szczególnie przy grubych stekach, no to by nam się spaliły, zrobiłyby nam się czarne, nie doszłyby w środku, a byłyby już spalone. Dlatego dwie strefy, chociaż ja tu z tego co w ogóle czuję, to te dwie strefy są bardzo podobne, jeżeli chodzi o temperaturę. Z tej strony będziemy je obsmażać, z tej strony sobie będą dochodzić. Jeżeli są grubsze steki, to bardzo fajnie jest mieć zamknięcie, żeby można było te steki na tej strefie już chłodniejszej, że tak powiem, po prostu zamknąć i w środku nam się normalnie robi wtedy taki jakby piekarnik i możemy sobie wtedy robić nawet metodą reverse sear, czyli że najpierw tutaj sobie ogrzewamy, a później wykańczamy, obsmażamy na tej strefie gorącej. Nie wiem jak wyjść na tym grillu, bo on jest bardzo mały, więc te strefy nie są jakoś za specjalnie odseparowane i pomimo tego, że mamy tutaj te węgle, to jak tu udaję rękę, to i tak jest dosyć ciepło. No ale mówiłem, to nie jest taki poradnik, tylko tak naprawdę próbujemy. Jeszcze jedna uwaga, staram się nie robić kratki. Takiej, wiecie, tej grillowej kratki, którą zawsze macie,
jeżeli do restauracji, znaczy zawsze, no przeważnie, są już restauracje, które nie robią tego, bo się nauczyły. Nie robię tej kratki z takiego powodu, że na tej kratce robi się, zachodzi reakcja Maillarda, czy tam reakcję Maillarda, czyli to brązowienie steka. I to tak naprawdę jest najfajniejsze, ten smak, więc fajnie było, gdyby ta brązowa powierzchnia zrobiła się nam na całej powierzchni, brązowa powierzchnia na całej powierzchni. Masło maślane, nieważne. Chodzi o to, żeby był cały zarumieniony, żeby był cały brązowy, a nie tylko w tych miejscach styku. Ja zaczynam smażyć i zobaczymy, co się tak naprawdę będzie działo. To nie jest poradnik? Zobaczymy. Ok, mamy dwa rostbefy urugwajskie, dosyć grube. Zobaczymy, jak wyjdą. Dajemy na gorącą strefę. Steki oczywiście przewracam co około 30 sekund. Staram się na początku przede wszystkim zarumienić nasze mięso. Niestety grill nie miał odpowiedniej temperatury i pomimo moich trochę desperackich prób nie udało się zbudować tego krastu tak jak chciałem. Natomiast przez budowę grilla mięso było zbyt blisko brykietu, dlatego stek zamiast się przysmażyć to się po prostu podwędził. Nie jest to najgorszy stek, ale zdecydowanie dałoby się go zrobić znacznie, znacznie lepiej. A teraz sprawdźmy jak smakuje. Nie wyszło idealnie. Jak mówiłem, to są moje początki, jeżeli chodzi o robienie na takich grillach, a szczególnie takim grillu lidlowym. Nie chcę Was też okłamywać, nie chcę Wam mówić, wiecie, że po prostu zrobimy sobie 10 powtórek i za 10 jak wyjdzie, to wypuszczę film i powiem, o, tak wyszło za pierwszym razem. Nie są to najlepsze steki na pewno w moim życiu, ale słuchajcie, będziemy kręcić dalej, jeżeli chodzi o filmy grillowe i będę się uczył z Wami tego. Jak wiecie, na patelni w domu zdecydowanie lepiej mi wychodzi, no to będziemy musieli troszeczkę po prostu się poduczyć, naprawić kilka błędów. Sprawdzimy na pewno teraz, jak one smakują, bo może są smaczniejsze niż wyglądają. Widać, są takie no medium. Może są troszeczkę bardziej medium rare niż medium, ale no nie jest to taki stopień wysmażenia jak zwykle robię, więc kilka rzeczy poszło nie tak. Ale spróbujmy jak to smakuje. To są rostbefy urugwajskie. W poprzednim filmie robiliśmy testy i one wyszły całkiem nieźle, ale bez szału. Natomiast na tamtym filmie ten stek był dosyć cienki, a ten jest już znacznie grubszy, więc zobaczymy, czy to ma znaczenie. Ja wiem, że ma znaczenie, ale zobaczmy jak smakuje. Przyszedł pies, super, musisz poczekać. Najpierw ja, ok? Stek z grilla, pierwszy w tym sezonie. Jest lepsze niż wygląda, jest znacznie lepsze niż wygląda. Jest medium rare w ogóle, po kolorze w ogóle nie widać, ale to nie jest medium rare. I jest naprawdę pyszne. I są lepsze niż te, co jedliśmy wcześniej. Ma ten posmak grillowy taki. Bałem się, że jak zrobimy na grillu, to będzie smakowało jak karkówka z grilla, ale nie jest tak źle. Naprawdę dobra. Dobra, może to był akurat ten, ja spróbuję jeszcze drugiego, żeby nie było. Już kończymy nagrywanie, bo muszę to spróbować. Urugwaj z grilla, naprawdę, naprawdę dobry. A jak wiecie, ja nie jestem fanem rostbefów, więc jak ja mówię, że rostbef jest dobry, to naprawdę jest dobry. Miękki, soczysty i jest ten delikatny. Delikatny posmak grilla. Naprawdę pyszne. Krast nie wyszedł. To nie są na pewno najlepsze steki, jakie zrobiłem, ale naprawdę są niezłe. Ale jak mówiłem, nie będę Was okłamywał. Nie wyszło. Smakuje naprawdę świetnie. A co? No ja czekam na Wasze komentarze, no żebyście powiedzieli, co się tutaj stało i jak to naprawić. Kacper z kanału Grill Bastards. Zapraszam też do kontaktu, do komentarzy, bo może bym się też czegoś od Ciebie nauczył, bo wiem, że jesteś ekspertem. Polecam kanał Grill Bastards. Na pewno tam te steki wychodzą lepiej niż ten tu. Ale jak mówię, naprawdę jest pyszne. Hej, ja muszę iść psa nakarmić. Na razie, cześć. Próbuj, bo to jest ten, co mieliśmy, ten cienki taki urugwajski, no wiem, wcześniej. No to ten jest grubszy i to jest dokładnie z tego samego kawałka wycięty, czyli powinien smakować tak samo. Dobra, czyli to? No. Na przykład? No, dobra. Co ja Wam powiem? Człowiek, no, dobra. Człowiek opis. No. Bałem się trochę, że będzie to spalone, jak widziałem ten ogień tam na tym grillku naszym, ale jest to soczyste. Coś zrobiliśmy źle, ale w smaku, w strukturze... No, co mogliśmy zrobić źle, jak jest dobre? Przestań. No. No. Tu go.
keczupu, trochę majonezu i będzie jak złoto.